Rodzina Poszeprzyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw, na warstwie się spiętrza. Czytaj, Maurycy, tylko wyraźnie, tak żeby w zasadzie każdy zrozumiał, o co chodzi. No, nie spodziewałam się, że ojciec napisze do nas tak szybko i że szarpnie się na taki wielki wydatek. No, tak. Przecież taka kolorowa pocztówka kosztuje najprawdopodobniej masę pieniędzy. Na pewno ją komuś ukradł. No ale czytaj, Maurycy, bo to w zasadzie nieważne. Stary kretynie. To do mnie? I ty, głupia babo. A to do mnie, no. Oraz ty, młody idioto. No, a to niby do kogo? Do kogo? Tak. No przecież do ciebie, ty idioto. Aha. Nigdy nie byliście w tak wspaniałym sanatorium. Mieszkam w pokoju pięcioosobowym i to koedukacyjnym. Zasadniczo jest to sanatorium żeńskie, ale ze względu na natłok kuracjuszy zostałem w nim zakwaterowany za zgodą dyrekcji. Dobrze się urządził, stary rozpustnik. Cicho, cicho, niech czyta dalej, niech czyta. Mieszkam więc w pokoju z czterema uroczymi kobietami, które prześcigają się, żeby mi we wszystkim dogodzić, a ja też się prześcigam, żeby dogodzić im. I to pod każdym względem. Kiedy się budzę, na stole stoi przygotowane śniadanie, kiedy zasypiam, na stole stoi już obiad, a kiedy znowu się budzę, przynoszą mi kolację. Właściwie nie ruszam się z łóżka. Nawet zabiegi wykonują mi na miejscu. Leżę więc w błocie, względnie w wodzie, także pościel zmieniają mi cztery razy dziennie. Ale ja nie zrozumiałam, dlaczego leży w błocie, względnie w wodzie? No jak to dlaczego? Nie byłaś nigdy w sanatorium? Nie, tylko w prosektorium. No to nie to samo. Pomyśl tylko, kto by zmieniał pościel w prosektorium? No przecież tam w ogóle nie ma pościeli. No właśnie, a w sanatorium jest. Poza tym w sanatorium obkłada się pacjentów błotem i bije się ich biczami wodnymi. Za co? No nie mam już do ciebie siły, no nie za co, tylko po co. No to dobrze, no to wobec tego po co? No po co, no dla zdrowia. No a to najprawdopodobniej nie po co, tylko dlaczego. Słuchaj, nie zwracajmy na matkę uwagi, Maurycy. Czytaj dalej. Codziennie wieczorem mamy potańcówkę. Oczywiście w pokoju. Ja leżę, a one tańczą koło mnie. W poniedziałek mazura, we wtorek poloneza, we środy i w czwartki twista, w piątki tango, a przez całą sobotę i niedzielę tańczą disco polo. Mówię wam, śliczne są te moje dziewczyny, a zwłaszcza ta najmłodsza, Mariolka. No cholera, co mnie podkusiło? Przecież to ja miałem jechać do tego sanatorium. A, to trzeba było jechać. Nikt cię tutaj siłą nie trzymał. To ja dostałem skierowanie z pracy po prostu do ubikacji, w której w zasadzie pracuję. Wszedł któregoś dnia sam pan dyrektor. Ja mam o to i oparł się o mnie, no bo stałem akurat w zasadzie przy pisuarze. Dopiero wtedy mnie zauważył. Wyglądacie jak ściana, proszę wszystkich, bardzo was przepraszam. No, a po co? Co po co? Tak. Co po co? No dlaczego oboje pytacie po co? Ja wcale ojca nie pytam, to matka pyta, a ja pytam matkę po co, pyta po co. No to wyjaśnij, Marylu, proszę cię bardzo. A po co? No po to, że jak nie wyjaśnisz, to tak oberwie, że turkmeński miesiąc, bo pamiętam. No już, a no to o czym ty mówiłeś? No nie wiem, takżeście mnie zamącili. I w głowie, no nie, zapomniałem. Nie. Mam czytać? No. Niech już lepiej czyta, co Grzesiu? No po co? Tylko się denerwuję. Przecież to ja dostałem skierowanie do tego sanatorium, kiedy pan Yamamoto oparł się o mnie przy pisuarze. Po co? Jak to po co? No, żeby się oprzeć. No. Nigdy niestety nie byłaś mężczyzną. To nie wiesz, po co opieramy się przy pisuarach. No i dlatego pytam. No po to, żeby nie stracić równowagi. W każdym razie mój szef pomylił mnie ze ścianą, bo byłem w zasadzie tak blady, że kompletnie zlewałem się z glazurą. No. Musicie nabrać rumieńców, Poszeprzyński, bo ktoś w was jeszcze wbije gwóźdź przez pomyłkę, powiedział pan Yamamoto, wychodząc.
Następnego dnia właśnie w zasadzie dostałem skierowanie na leczenie i bilet powrotny do Buzka. Ale przecież nie jestem idiotą. A dlaczego? Bo od razu przyszedł mi do głowy pewien plan. Dowiedziałem się, że na czas mojej nieobecności szukają zastępcy na umowę o dzieło. Natychmiast się zgłosiłem jako swój brat bliźniak, tylko tyle, że no zrobiłem sobie burakiem rumieńce na wszelki wypadek. Zawarto ze mną umowę i w ten sposób w tym miesiącu biorę normalnie pensję i dodatkowo honorarium wynikające z umowy. Aż to świetnie! To nie rozumiem wobec tego, dlaczego tak żałuję, że to nie ty, ale dziadek Jacek pojechał z twoim skierowaniem do Buzka. Dlaczego? I ty się pytasz? Matka pyta. No przecież te wszystkie kobiety mieszkające we wspólnym pokoju z dziadkiem są przekonane, że to ja, 50-letni, pełnosprawny mężczyzna na stanowisku. No i dobrze. Czytaj dalej, Maurycy. Mariolka ma zaledwie 68 lat, a wygląda najwyżej na 67. Aha, to wszystko jasne. To w zasadzie lepiej, że nie pojechałem. Otworzyć? No zaraz, na wszelki wypadek pamiętajcie, że to nie ja, tylko brat bliźniak, a ja jestem w Buzku. A jak masz na imię? No wszystko jedno, byle nie Grzegorz. A może Zbigniew? Nie chciałbym mieć brata Zbigniewa. Wolę Mieczysława. Ale nie mówcie do mnie oczywiście Mieczysław, bo tego nie lubię, tylko... Nie, te... No idź, Maurycie. No... Dzień dobry państwu. Państwo proszę przyjście, prawda? Ja tak. Ja też. Ja jestem moim bratem bliźniakiem i nazywam się Mietek. Jak brat, to ma chyba to samo nazwisko. Ale właśnie, że nie. Ja jestem Mietek Gąsienica. Mój brat po ślubie przyjął nazwisko żony, a ja zostałem przy swoim. A pan żonaty? A skąd? Wujek Mietek jest starym kawalerem. Szkoda właśnie, że nie ma pana Grzegorza, bo ja przyszedłem do państwa na prośbę pana dziadka Jana Poszeprzyńskiego. Jacka. Tak. To pan go zna? Osobiście nie, ale wpłynęło do nas pismo, w którym pan dziadek Jacek zawiadomił nasze biuro, że wyjeżdża czasowo do Buzka. W piśmie tym prosi nas o to, żebyśmy zorganizowali jego zastępstwo w państwa domu, bez dziadka, proszę państwa, nie jest prawdziwym domem, jak wynika z badań amerykańskich i dlatego właśnie Amerykanie w ramach pomocy dla krajów byłego, prawda, obozu socjalistycznego zorganizowali fundację imienia Józefa Piłsudskiego, zwanego przecież dziadkiem, której celem jest zastępowanie dziadków nieobecnych dziadkami zastępczymi. A co to kosztuje? Nic, proszę pani, to jest akcja charytatywna. Za wszystko płacą Amerykanie, którym to jest, się oczywiście odpisuje od tego. No, podatku muszą państwo tylko tu podpisać i jestem do waszej dyspozycji. I będzie pan z nami mieszkał? Do powrotu pana dziadka Jacka. Nie, to ja podpiszę. No, niestety, panie Miecku, pana podpis jest w tym przypadku zbędny. Gdyby to pana brat podpisał, to co innego, ale pan... Ale go nie ma na szczęście w sprawie zastępczego dziadka. Wystarczają Amerykanom dwa podpisy członków rodziny, ale tylko najbliższej bardzo pana przepraszam. Tak, szkoda. Niech się pan nie martwi, pan też może ze mnie swobodnie korzystać. A sąsiedzi? Sąsiedzi nie, to znaczy jeśli ktoś tu akurat przyjdzie, nie będziemy takimi formalistami, ale wolałbym zastępować dziadka Jacka, tylko wobec najbliższych. Tak, na co czekacie? Podpisujcie i
i zaczynam. A, gdzie? No właśnie, gdzie? A tu na dole. A ja? Na górze. Aha. To na górze. Też wymyślili Amerykanie. Chodzi o to, żeby kontrakt miał charakter, prawda? Umowy między stronami, a nie jednostronny, prawda? Dlatego podpisujemy z góry i z dołu. Dziękuję Państwu. Ja teraz zapytam o kilka szczegółów. Po pierwsze, gdzie ja mam spać? No jak to gdzie? No tam, gdzie sypia dziadek. No tak, ale tu jest tylko jedno łóżko. To, bo my tu sypiamy z dziadkiem. Pan to, też? To znaczy, kiedy przyjeżdżam w gości. To jest bardzo ten, niehigieniczne. Amerykanie już od dawna nie sypiają ze sobą nawet po południu, a co dopiero w nocy, uważają, że no mąż powinien sypiać jak najdalej, prawda, od żony. Niektórzy oczywiście przesadzają i sypiają w różnych stanach. No. Większość jednak sypia osobno, w bezpiecznej, powtarzam, odległości. No dobrze, no to co zrobimy? No będziemy sypiać na zmianę, a właściwie na trzy zmiany. Od 22 do 6 ja, a od 6 do 14 pan Maurycy, a od 14 do 22 prawda, znów pani Maryla. Wystarczy tylko zmienić pościel i już. A ja? A pan jest gościem, niech pan jedzie do swojego domu. No tak, ale kiedy mój dom się spalił? W 44. A w 40, no to wie pan, niech pan jedzie do hotelu. Pod Piasecznym nasza fundacja dysponuje małym pensjonatem dla braci bliźniaków, którym spaliły się domy. Oczywiście koszt pobytu też jest odliczany od podatku. No łatwo panu powiedzieć, do hotelu. No, przecież z Piaseczna będę miał do roboty z 30 kilometrów. To już nie moja sprawa, tylko trzeba było sobie znaleźć robotę gdzieś bliżej, prawda? Tak. No i dlaczego milczycie? No a co mamy najprawdopodobniej powiedzieć? A co, no, wyrzuca mnie z domu, rządzi się jak kaczka, a wy nabraliście smoły w usta. No, ale o co ci chodzi, Mieciu? Co, no, żebyście mnie zaprosili do siebie na parę dni. A gdzie będzie wujek spał? Przecież słyszał wujek, że my tu będziemy spać na trzy zmiany, a czwartej nie ma. A doba przecież się nie rozciąga. Zaraz, niech pan nie będzie taki cwany, panie. A jakby tu był prawdziwy Grzegorz Poszeprzyński, to co? Wtedy, proszę pana, zrobilibyśmy cztery zmiany po 6 godzin snu dla każdego i już, no, łatwo policzyć. Przy 6 osobach na jedno łóżko śpi się po 4 godziny, przy 8 po 3, a przy 12 niestety po 2. No ale, co to ja, pana Grzegorza na szczęście nie ma, więc póki co będziemy się wysypiać za wszystkie czasy, prawda, o której kolacja? No, jak zwykle. Milcz. Więc my już jesteśmy po kolacji, chciałam powiedzieć, tak. Myślałem i dlatego przyniosłem sobie kanapkę. Strasznie długa ta kanapka. Z półtora metra. No tak, to jest amerykańska kanapka z węgorza. Takie kanapki w niektórych Stanach dochodzą nawet do 6 metrów, ale ten węgorz pochodzi z Mikołajek i dlatego tam się dłuższych nie widuje. Czy wasz dziadek ma jakieś ulubione powiedzonko? Mógłbym się nim posługiwać. Dziadek mówi trzask praski po wszystkim. A nie wiedziałem. Tak, ale pada. Deszcz? No, leje jak z wiadra. Niech pan podejdzie do okna i sam zobaczy. O, co wy opowiadacie? Wcale nie pada. Niebo bez tego, bez jednej chmurki. Złota polska jesień, ciepło, słoneczne. Gdzie moja kanapka? Jaka kanapka? Boże, tu nie było żadnej kanapki. Słopocho na róże, bym tak na miejscu skonał. Nie widziałem tu żadnej kanapki. Nie widziałem. A co pan ma w ustach? Przecież to jest kręgosłup węgorza.
Anna Poszeprzyński, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyński, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc jej drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza, gdzie tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. No ja już nie mogę. Nie śpię w zasadzie drugi tydzień. To jest nieludzkie. Muszę się przespać. No to śpi, kto ci broni? Ja nie mogę spać na krześle, bo spadam. No niech tatuś śpi na podłodze. Szczeniaku, nie mogę spać na podłodze, bo jak... Nie wiem, bo się boję karaluchów. No, ledwo przyłożę głowę do podłogi, a te cholery włażą mi do nosa. A nie możesz zatkać sobie nozdrzy gazetą? Jak śpię, to oddycham przez nos, jak wieloryb w zasadzie. Zatkam nos gazetą i się uduszę. A przedtem na pewno się trochę prześpisz. Wy macie dobrze. Każdy z was śpi smacznie po 8 godzin na dobę. Maurycy to nawet 9, bo przestawia zegarek. Nasz nowy zastępczy dziadek jeszcze się nie zorientował. A może by go tak walnąć w łeb, jak węgorza i już. Która to godzina? Prawdziwa czy przesunięta? Prawdziwa. Ja sam już nie wiem. Tyle razy przestawiałem ten zegarek, że wszystko mi się poplątało. Wczoraj posunąłem 2 godziny do przodu, dzisiaj cofnąłem 4. A po coś ty cofał, durniu? No, przecież w ten sposób on będzie spał 10 godzin. To posuń no 2 godziny w przód. No, którą masz godzinę? Trzecia. No to zrób 5 albo 6 i go obudzimy. Obudź go, Marylko. Dlaczego zawsze ja? Bo on mamę lubi. No dobrze. Panie dziadku, już 6, wstajemy. Nie 6. Wstajemy. Nie 6, tylko wstajemy. Tylko 5 jeszcze umiem liczyć, żebyście, nie wiem jak, przesuwali zegarki, mnie nie nabierzecie nawet zamkniętymi oczami. I podczas snu zawsze wiem, jaką mam porę dnia, czy nocy zresztą. Nawet w tej chwili o 5 nad ranem śpię. I mówię do was przez sen. Matko, wszystko słyszał. Oczywiście, że słyszałem, panie Mietku. Ten rodzaj snu wymyślili Amerykanie. No, śpisz i... A możesz normalnie funkcjonować zawodowo. A i towarzysko. Dzięki temu nawet najkrótsze życie staje się o 2 razy, powtarzam, 2 razy dłuższe. A, i powinieneś się tego nauczyć, że... Przepraszam, Mietku. No. Dziś miałbyś 100 lat, a nie 50 i byłbyś wyspany? Oczywiście, że tak. W Stanach są nawet takie specjalne fabryki dla pracujących podczas snu, na przykład fabryki samochodów. Po obu stronach taśmy stoją łóżka, prawda, na których śpi załoga i z zamkniętymi oczami, prawda, składa, czy nawet montuje całe podzespoły. Po 8 godzinach pracy syrena, powtarzam, budzi monterów, którzy tym razem z otwartymi oczami udają się do domu. O, prawda, wypoczęci i zrelaksowani przez cały dzień zajmują się dziećmi, a wieczorem idą z żonami, gdzie idą, do kina albo do teatru, żeby bezpośrednio stamtąd udać się znowu do pracy na zasłużony odpoczynek. No i widzisz, Mietku, gdybyś tak potrafił, to nie byłbyś taki blady i zmordowany. Ale tu nie Ameryka. Nie, ale o ile mi wiadomo, i w naszym kraju trwają już eksperymenty w tym kierunku, prawda? W Białowieży grupa amerykańskich uczonych wyhodowała odmianę żubra. O tak, żubra całodobowego. I co ciekawe, zwierzęta te rozmnażają się, prawda, nawet podczas snu, chociaż nie było to wcale zaplanowane. To jest bardzo ciekawe. Co jest takie znowu ciekawe? No, że przez sen, no chyba wiesz, co mam na myśli. Ty się lepiej zamknij. Uważaj, żebym bratu nie powiedział, a twojemu mężowi, co ty wygadujesz? A właśnie, gdzie jest pański brat? Mieszkam u was już
już ile, no 2 tygodnie, a jego stale nie ma w domu. No on jest bardzo zajęty. Tak, on jest konduktorem w tramwaju. W tramwajach już nie ma konduktorów. Mama chciała powiedzieć, że tatuś jest kontrolerem. Kontrolerzy są. Ale nie są tak bardzo zajęci. Zależy gdzie. On pracuje na liniach pośpiesznych. Nie ma pośpiesznych tramwajów. Zależy gdzie. Nigdzie. Żartowaliśmy. Przestańcie się wygłupiać, bo zasnę. Przecież ja dobrze wiem, że pan nie ma brata. Pan jest przecież Grzegorzem po Szepszyńskim śpiąc. Niejedno się słyszało. Ja wszystko wiem, dosyć tego mistyfikacji. Oj, bo się obrażę. A co pan zrobi, kiedy się pan na kogoś obrazi? No, przede wszystkim w zasadzie zachowuje się tak, jakby się nic nie stało. Ale swoje wiem i w zasadzie nie daruję. Prędzej czy później muszę się zemścić. Czasem trwa to parę lat. No, taki jestem pamiętliwy. Oj, to prawda. Niech pan lepiej uważa, panie dziadku zastępczy. Zwłaszcza, że mój mąż obraża się bardzo łatwo i o byle co. Na przykład... No, podobno jeszcze w szkole tatuś obraził się na dyrektora za to, że pluł na tablicę. Dyrektor? Nie, ja plułem, a dyrektor zwrócił mi uwagę. Aha. No tak się na niego za to obraziłem, że 4 lata temu, kiedy ten dyrektor wreszcie umarł, poszedłem na pogrzeb i naplułem mu do grobu. Niech wie. A na tym pogrzebie tatuś obraził się na wdowę po dyrektorze. Za co? Za nic. No, u mnie jest taka... Znaczy, u mnie jest tak, że moja obraza w razie śmierci obrażacza przechodzi na jego najbliższą rodzinę. No i nic na to nie poradzę. Będę musiał zemścić się na tej wdowie, a potem na jej synach i wnukach. I no... To taka zawziętość nie leży w naturze Amerykanów, chyba że włoskiego pochodzenia. Która godzina? Wiesz, pan doskonale wie. No dobra, tak, to wstajemy. A wy zmieńcie pościel i niech się kładzie pan ten, no Maurycy. Maurycy, odstąp mi chociaż godzinkę. Dobrze, kładź się, tatusiu. No, śpi, Grzesiu, śpi. No dobra, panie Grzegorzu. Dobranoc. A właściwie dzień dobry, to jest jednak 6 rano. Cholera, za godzinę muszę wstać do roboty. Oj, to bo niepotrzebnie podpisałeś tę umowę o dzieło. Ale skusiłem się na pieniądze. W zasadzie myślą, że jestem w sanatorium i płacą mi średnią urlopową, a ja jako brat bliźniak zastępuję sam siebie. Najlepiej na tym wyszedł dziadek Jacek, siedzi sobie zamiast mnie w busyku i obrzucają go błotem. Jeszcze 2 tygodnie i będzie w domu. Na razie macie kogo? No mnie, powinniście z tego skorzystać. Ale jak? Co pan właściwie potrafi? No wszystko. Mogę wam zrobić szkolenie przeciwpożarowe na przykład. Chcecie? Nie. Tutaj się jeszcze nigdy nie paliło i to bardzo wilgotna okolica. To może pokażę wam, co ja mogę wam... Jak się zabija komary? Wielka mi sztuka. No i po komarze. No jak śmiałeś uderzyć ojca w twarz? Obrazi się pan? Nie. No oddam mu i po prostu w zasadzie zapomnę o całej sprawie. Za co? Za co mnie bijesz, tatusie? Ale tatuś cię nie bije, tylko ci oddaję. To jest spora najprawdopodobniej różnica. Ja zabijam komary zupełnie inaczej. Na pewno po amerykańsku. Nie, po angielsku. A kiedy siada mi na twarzy komar, przede wszystkim się nie ruszam. No piję, znaczy komar aż pęknie. Tę metodę my Polacy przejęliśmy od Anglików i
Zastosowaliśmy ją z powodzeniem wobec smoka, proszę pana Wawelskiego, który też pił, pił i pękł. A może pan się czegoś napije? No napiłbym się herbaty. Zrobić panu? To zrób całe wiadro, Maryjko. A dlaczego ty jeszcze nie śpisz, Grzesiu? No jakoś nie mogę. No jak człowiek nie śpi dłużej niż tydzień, to się odzwyczaja. A mówił tatuś, że się chce tatusiowi spać. No tak, ale kiedy się położyłem, to kompletnie mi się oddech chciał. No tak, to nic, wstanę i znowu mi się zachce. Ale na stojąco przecież nie usnę. No. Położę się, ale wtedy znowu mi przejdzie i tak w kółko. Oj, no można oszaleć. A może tobie też zrobić herbaty? Nie. No proszę, niech pan pije, panie dziadku zastępczy. Piję. Zawsze pośnie mnie trochę suszy. Suszy mnie. I nigdy nie mogę napić się dosyta. Dopiero wczoraj, jak sądzę... Co ja mówię? Dopiero dzisiaj, jak sądzę, uda mi się ugasić pragnienie. No jak będzie mało, to Marylka zrobi panu drugie wiadro. No w końcu jest pan dziadkiem, co prawda zastępczym. Ale przyzwyczailiśmy się do pana. Chociaż pan jest o wiele młodszy od prawdziwego dziadka Jacka i będzie nam pana brakowało. Bardzo jesteście mili i... tradycyjnie, prawda, po polsku gościnnie. Nigdy w życiu nie widziałem naraz tyle herbaty. A przecież wiele lat spędziłem w Ameryce, prawda, na szkoleniu w ramach naszej fundacji. Ja to nawet zaczynam pana kochać, jak rodzonego dziadka, może i bardziej. Ja też darzę pana w zasadzie niekłamaną sympatią i cieszę się, że smakuje pan nasza herbata. A się popłakałem. A ja z kolei szczerze pana podziwiam. No nie minęły 3 minuty, a wypił pan 3/4 wiadra herbaty. I to bez cukru, ja to chyba będę... Cicho, nie przeszkadzaj. Bardzo pana przepraszam za żonę. Ja za matkę. Ja się nie gniewam. Powinien pan jednak spróbować się zdrzemnąć, panie ten Grzegorzu. Naprawdę nie wygląda pan najlepiej. Obawiam się, że kiedy zobaczy pana, pański szef, pan ja po to wyślę pana do sanatorium jako pana brata. Nie, ja się wcale tym nie przejmuję. Najwyżej pojedzie Maurycy jako mój brat, a zgłoszę się do pracy jako trojaczek, czyli mój trzeci brat, i podpiszę umowę zlecenie. Podpiszę i w ten sposób potroję swoje zarobki. Myśli pan, że się nie zorientuję? Nie, na pewno nie. Dla Japończyków my wszyscy wyglądamy podobnie, tak jak oni dla nas. No to działa w obie strony. Wolałbym wiedzieć o tym wcześniej. To by oznaczało, że w związku z wyjazdem pana Maurycego będziemy musieli przysłać wam zastępczego syna, a zostały nam tylko córki. A ładne przynajmniej. No, uspokój się. Nawet bardzo. Współpracujemy z organizatorami wyborów Miss Lata i te dziewczyny, które odpadają, prawda? W eliminacjach wojewódzkich trafiają zawsze do nas na córki. No to niech będzie córka. Zawsze chciałem, wie pan, mieć córkę. Córki kochają swoich ojców bardziej niż synowie. To ja ci dam córkę. Niepotrzebnie się pani denerwuje. Mogę prosić o drugie wiadro herbaty? Napiłbym się jeszcze. To słyszysz, Marylo? No zamiast robić mi sceny zazdrości o córkę, idź i zrób panu dziadkowi zastępczemu następne wiadro. No. Przecież on pęknie. Zamknij się, Szczejaku. Bardzo pana przepraszam za syna. Ja też przepraszam za syna. Proszę bardzo, no niech pan pije na zdrowie. O, dziękuję. Zauważyłem, że im więcej piję, prawda, tym bardziej coś mi się... A chce mi się pić. No, to normalne, ja mam to samo, tylko że z jedzeniem. Kiedyś na wakacjach padłem do dołu z ziemniakami. Wie pan, nie mogłem wyjść. No niech pan sobie wyobrazi, że w ciągu 3 dni zeżarłem 3 metry kartofli. I to przecież na surowo. A kiedy mnie wyciągnęli, poszedłem na placki ziemniaczane do gospody. Do gospody. I nie pękł pan?
No jak pan widzi, no kto tu mówi o pękaniu, no skąd, zapomnijmy o tym słowie, organizm chyba najlepiej wie, co robi. Proszę bardzo, niech pan pije. A dziękuję, a z przyjemnością, z przyjemnością. A dlaczego tak się państwo ode mnie odsuwają? A nie, wydaje się panu. No nie, no przecież jeszcze dobrze widzę. Schowała się pani za szafą. No, bo patrzę, czy tam nie ma kurzu, bo wie pan, dawno już nie odkurzałam, bo nie chciałam nikogo budzić. No przecież u nas ostatnio na okrągło ktoś śpi. Tak, poza mną. A pan też się ode mnie odsunął. No wie pan, bo ja lubię... Bo jak najbliżej ściany. Ja z kolei podłużnie. No, naprawdę dziwnie się państwo zachowują. I to cała rodzina czuje się jak odbezpieczony ten granat, przed którym wszyscy pieszają, prawda, gdzie popadnie. A ja przecież nic takiego nadzwyczajnego nie robię. No piję sobie spokojnie... drugie wiadro herbaty, prawda? Zatykajcie uszy! Zamknijcie oczy! Uwaga! Rodzina Poszeprzyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza, tu tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. Oj, powąchaj mnie, ojcze. Czego się ci chodzi, córeczko? No pachniesz jak zwykle, ani gorzej, ani lepiej. A czy ty, Maurycy, mógłbyś powąchać własną matkę? Ja mam katar i nic nie czuję. No, a co ty masz w nosie, syneczku? Czosnek właśnie mi wypadł, ale już go wsadzam z powrotem. A więc waszym zdaniem najprawdopodobniej nie śmierdzę, tak? A niby z jakiego powodu, prawda? Dopiero... Piątek, a nie dalej, jak w sobotę wszyscy braliśmy prysznic. Zleciał ten tydzień jak z bicia krasną. Jutro znowu się będziemy myć. No to patrzcie tylko, no. No, to nie śmierdzę, a wszyscy na ulicy przechodzą na mój widok na drugą stronę. A nasz sąsiad, pan Włodek, kiedy mnie zobaczył na podwórku, to splunął 3 razy i głośno zaklął. No, tym bym się akurat nie przejmował. Pan Włodek robi tak zawsze na widok każdego, po prostu nie przepada za ludźmi. A się od dziecka cierpi na śliniotok. Pokazywanie tego przychodzi mu z ogromną łatwością. Coś w tym musi być. Ja także zauważyłem, że ludzie mnie nie lubią. Dzisiaj 3 razy zatrzymywała mnie policja i wyrzucili mnie ze sklepu. Co, kradłeś? Jeszcze nawet nie zdążyłem. Kiedy tylko wszedłem, sprzedawca popatrzył na mnie surowo i powiedział, że dla takich jak ja drzwi tego sklepu są na zawsze zamknięte. No i coś w tym musi być. Od powrotu z sanatorium nasza sąsiadka panna Inga patrzy na mnie zupełnie innym okiem. Do tej pory patrzyła prawym, a teraz patrzy lewym. I to z wyraźną taką niechęcią. Zwłaszcza, że przecież panna Inga na lewe oko i tak nic nie widzi. No mówię wam, coś wisi cholera w powietrzu. No a może to przez tę pracę Grzegorza? Ludzie są zawistni. Tak. Jak tylko komuś zaczyna się trochę najprawdopodobniej powodzić, od razu przestają go lubić i zaczynają nienawidzić. Tak jest, masz rację. O, tak samo było w wojsku, kiedy kapral Jedziniak. Był szeregowce, prawda, to kochaliśmy go jak syna. Kiedy dostał pierwszą belkę i został starszym szeregowcem, łączyła nas już tylko przyjaźń. A kiedy awansował na plutonowego, zaczęliśmy mu dokuczać, ale on nie przyjmował się i wkrótce potem awansował na kapralia, prawda. Tak. I wtedy rozpętała się burza nienawiści, którą zresztą trwała do końca wojny, czyli do naszej kapitulacji.
Wyobraźcie sobie, że kiedy z okazji kapitulacji kapral Jedziniak, do której się właśnie bardzo przyczynił, prawda, dowództwo chciało awansować go na porucznika, on odmówił, bo bał się, że go ktoś zabije. Ale nic mu to nie pomogło. Pewnej nocy wysmarowaliśmy go pastą do butów od stóp do głów, prawda? To on miał dwie głowy? No a kto powiedział, że on miał te dwie? No, no przecież powiedział ojciec, że od stóp do głów. No sama słyszałam. No bo tak się mówi. Sam tego nie wiem dlaczego, bo może kiedyś w zamieszłych czasach ktoś miał dwie głowy i tak już zostało, no. Grzesio! O, ojciec! O, zdjęcie! No i w zasadzie doczekaliśmy się. Jesteśmy załatwieni na perło. Naprawdę na perło? Bardzo ładny kolor. Jak wam powiem, co się stało, to wam w pięty pójdzie. Naprawdę w pięty? Tak, bo to, co wam powiem, wejdzie wam przez uszy, a także częściowo przez oczy. Bo wam nie tylko to powiem, ale także pokażę. Wejdzie wam to przez uszy i oczy, przejdzie przez gardło aż do brzucha, a potem kiszykami i żyłami, dalej przez uda, kolana i łydki, aż do stóp, a konkretnie do pięt. Patrzcie na mnie. Ja mam to w tej chwili właśnie w piętach. To bardzo nieprzyjemne. Ale co się właściwie stało? No, gdybyście czytali prasę, to byście wiedzieli. Co, wojna będzie? No, żeby. Z samego rana wezwał mnie rzecznik prasowy naszej firmy i kazał stanąć na dywanie, bo no, początkowo nie chciałem, bo miałem bardzo brudne buty i stanąłem obok, ale tak na mnie wrzasnął, że przemogłem się. Dobra, no i stanąłeś na dywanie. Nie, ukląkłem. Co zrobiłeś? No, ukląkłem, chyba słyszysz. No, ale nie ma takiego słowa, no. Kto to widział, żeby ukląkać? No, o, no, ja chyba wiem lepiej, co zrobiłem, prawda? No, dobrze, no i co dalej? I w ten sposób nie dowiemy się nigdy, no, rymnąłem na kolana i uderzyłem kilka razy czołem o podłogę. Po co tatuś tak się poniżał? No, na wszelki wypadek. Następnie pocałowałem pana rzecznika w stopę, ale on wyrwał mi ją i wtedy wiedziałem, że to coś poważnego. Rzecznik zaczął chodzić naokoło mnie i wymachiwać tą gazetą. To może się wachlował. Co, akurat to wachlował. Już on się takimi gazetami na pewno nie wachluje. Jak już się wachluje, to co najmniej wyborczą albo z życiem. I to wołka. No krótko mówiąc, krążył koło mnie jak sęp. I warczał. Sępy nie warczą, tatusiu. No ale krążą, no krążył jak sępa, warczył jak bober. Te dziennikarz, braga. Zwierzę takie, no. Czy wyście poszaleli? Czepiacie się i nie dajecie mi dojść do słowa, no. No mów, no niech ci już będzie. No, następnie podetknął mi tę gazetę pod nos i ryknął jak... No to wszystko jedno. Taki wstyd, taka hańba, taka zniewaga naszej firmy. Rzucił tę gazetę na podłogę i kazał mi czytać. I czytałeś? No czytałem i mówię wam, popłakałem. Tak się wzruszyłeś. Nie, płakałem ze złości i ze wstydu. Tak pochlapałem dywan łzami, że zrobiła się kałuża i trzeba było wezwać sprzątaczkę. Kiedy weszła i zobaczyła, co się kroi, powiedziała, o nie, ja po nim sprzątać nie będę. Po takich jak on nie powinno się sprzątać, żeby wszystko było widać. I wyszła do naszego kącika dla palaczy na papierosa. Z gazetą w zębach wyczołgałem się z pokoju rzecznika na korytarz. Na kolanach przeszedłem przez cały hol, aż do windy, ale windziarz zatrzasnął przede mną drzwi i powiedział, won no na schody, ty łajdaku, i to w podskokach. Ale jak tu w podskokach schodzić ze schodu?
W zasadzie tym bardziej, że wszystko poszło mi, jak już wiecie, w pięty i mogłem się przewrócić. Próbowałem podskakiwać na rękach i w rezultacie po prostu zjechałem na zbity pysk z czwartego piętra. No dobrze, ale czy my się wreszcie dowiemy, o co chodzi? Od 5 minut opowiadasz o czymś, czego nikt z nas najprawdopodobniej nie rozumie. No to macie, to czytajcie sami, no. No. Świnia o 3 nogach. Jak to jest? To o to chodzi? Nie, to nie o mnie, no. Rolnik zabił konia prądem. No to też nie, niech ojciec szuka dalej. No, no. Właśnie szukam. No. Koń zabił rolnika. Prądem? Nie, kupitem, no. Ojciec gwałcony przez córkę. Dobrze, ja nie mam córki, no. Dalej. Ale to bardzo ciekawe, ja mam córkę i wiem, że to znaczy. Niech ojcu nie wstyd. O, mam. Szaleniec krócej, to przecież ty. Tylko pokażcie tu. Nie też? No tu. Może przecież to ty, Grzegorzu? Tak, to ja. Tatuś jest bez spodni. No ja w samej marynarce. I to w środku miasta, popatrzcie, co tu piszą. Jak się dowiadujemy z poufnych źródeł, mężczyzna, który wczoraj paradował bez spodni w samym centrum naszej stolicy, nazywa się Grzegorz Poszepczyński i ma żonę Marylę. Ależ to o mnie! Tak, syna Maurycego i dziadka Jacka. To o mnie! No tak, teraz to ja rozumiem. Ale nic nie rozumiesz. No przecież sam powiedziałeś, że to ty. No bo to on, no wyraźnie widać. Jak mogłeś nam zrobić coś takiego? Taki wstyd, taka hańba i to po nazwisku. Nie, to każdemu się może zdarzyć. No. Wczoraj się tak śpieszyłem do roboty, że ubierając się w pośpiechu zapomniałem wyjąć spod materaca spodnie, które włożyłem tam, żeby się nie pomięły. No i wyszedłem na ulicę bez. No ale żebyś chociaż włożył kalesony. Ale kiedy właśnie na kalesony jest jeszcze za wcześnie. No. Biegnę do tej pracy, a tu ludzie rozstępują się przede mną, niektórzy uciekają, a kierowcy na skrzyżowaniach trąbią. No myślę sobie, co jest do cholery i biegnę dalej. Przy Wilczej dopiero włożyłem rękę do kieszeni, żeby wyjąć chusteczkę i otrzeć sobie pod strzała. Patrzę, a tu chusteczki nie ma. Wkładam rękę do drugiej kieszeni, też nic. Myślę sobie, podwinę chociaż nogawki, to będzie mi chłodniej. Patrzę, nie ma nogawek. O, myślę sobie, coś tu nie gra. Może, myślę, rozporek mam rozpięty i dlatego ludzie się tak na mnie gapią, więc sprawdzam nieznacznie w bramie, a tu jakaś kobieta, jak nie zaśnie zboczeniec. No jak nie zacznie uciekać na czerwonym świetle, potrącając poloneza Mazdę, Opla, no korek się zrobił. Co, no. Ja zaraz. I co, jeszcze się nie zorientowałem? No jeszcze nie, ale już byłem blisko. Boże, ja nie wiem, jak można tak długo paradować po mieście bez spodni i tego nie zauważyć. No, gdyby ja wyszła z domu bez spódnicy, to już na klatce schodowej wiedziałabym, że coś jest nie w porządku. Tak, a niby skąd? A, nie masz pojęcia, jak u nas ciągnie od piwnicy. No w każdym razie wsiadłem do autobusu, gdzie od razu wszyscy ustąpili mi miejsca. Wybrałem sobie miejsce przy oknie. Ale kierowca nagle wysiadł i poszedł zadzwonić na policję. Myślę sobie, będzie rozruba. Popatrzyłem na zegarek i postanowiłem wrócić do domu, wiedząc, że do roboty i tak już w zasadzie nie zdążę. W domu pierwsza rzecz, chcę zmienić ubranie do pracy na domowe. Zdjąłem marynarkę, koszulę, skarpetki, krawat, zegarek. Biorę się za spodnie, a tu spodni nie ma. Zaglądam pod materac. Co? Jak to możliwe? Myślę, żeby spodnie pod materacem, a ja wyszedłem do pracy. No i jest tylko, myślę, jedno wytłumaczenie. Wyszedłem do pracy bez spodni. Odetchnąłem z ulgą i położyłem się spać. No i to wszystko w zasadzie. Jakiś reporter zrobił tatusiowi zdjęcie na mieście. No i miał rację, to jest bardzo łakomy kąsek sfotografować kogoś na goliasa, prawda, w centrum stolicy. No, padłem ofiarą w zasadzie znieczulicy. Czego? Znieczulicy. Gdybym ja zobaczył kogoś bez spodni, to bym podszedł, powiedział mu na ucho, proszę pana, zapomniał pan spodni. I sprawa, no, byłaby załatwiona.
a do mnie nikt nie podszedł. Przeciwnie, wszyscy uciekali, jak od trędowatego. To racja, każdy teraz myśli tylko o sobie. Ale zaraz, czy to znaczy, że jutro najprawdopodobniej wyrzucą cię z pracy, Grzegorzu? No to zależy. Mamy dwa wyjścia, albo pójść w zaparte, albo wręcz przeciwnie, przyznać się do wszystkiego, jak nas powiedzie, i poprosić o najniższy wymiar kary. A jaka jest ta kara u was, ta najniższa? W niezapomnianym roku 1904 w Japonii najniższą karą to była kara śmierci. No dobrze, a najwyższą? No medal za odwagę. A u nas, mimo że mamy w zasadzie XX wiek i wkraczamy w XXI, najniższą karą jest chłosta. Po prostu w pokoju 28 na drugim piętrze stoi, no, pośrodku pręgierz. Ja zaraz. No i co dalej? No, Japończycy, papo, uważają, że nic tak nie związuje pracownika z zakładem pracy, jak to, kiedy dyrektor osobiście spuści mu spodnie, czy zadrze spódnicę i przyleje w goły tyłek. No to u was dyrektor osobiście bije załogę? No oczywiście, że osobiście pan Yamamoto ma twardą rękę, żebyś ty wiedziała, Marylu, jak on jednym uderzeniem dłoni potrafi rozłupać kilka ceni. Dlatego podczas chłosty musi być bardzo, no, uważny, żeby nie zabić karanego czy karconego pracownika. No, pójdę, spuszczę spodnie, dostanę baty i jakoś to wszystko w zasadzie przyschnie. No tak, ale powinieneś podać tego reportera, który cię sfotografował, do sądu. No chyba istnieje coś takiego jak prawo do ochrony własnej tej twarzy. No twarzy, tak, ale w zasadzie tu nie chodzi o twarz. A ja nie słyszałem o czymś takim jak prawo do ochrony innych części ciała, zwłaszcza tej, która jest przedmiotem mojego konfliktu w pracy. Jest co prawda jeszcze, no, jedno w zasadzie wyjście. Tak? W wypadku kary chłosty każdy ma prawo scedować wykonanie wyroku na najbliższego członka rodziny. Ale nie ma głupich! Co, ja za ciebie nie będę nadstawiała karku. To znaczy najprawdopodobniej w tym przypadku tyłka. Tatuś musi znieść to po męsku. Zacisnąć zębę, zamknąć oczy i znieść. Powinieneś wtedy pomyśleć o czymś przyjemnym. Tak, łatwo powiedzieć. Na przykład, że leżysz sobie na piaszczystej plaży, zupełnie nagi, opalać sobie plecy, a piękna dziewczyna wachluje cię liściem palmowym, a potem dla żartu uderza się tym wachlarzem tam, gdzie cię uderza pan Yamamoto. Trzask! Prost! Wszystkim, po wszystkim. Rodzina Poszeprzyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza, gdzie tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. No. Tatuś. No właśnie. Ojej. No i co jest? Przyniosłeś wypłatę, Grzegorzu? Przyniosłem. No to dawaj. Ja też potrzebuję parę groszy, bo sam mam straszne długi. Jak nie oddam dzisiaj, to mi zrobią krzywdę. To mnie też jest forza potrzebna jak nigdy. No dobrze, ile ci wypłacili? A co to cię obchodzi? A przestań się z nami droczyć i dawaj pieniądze na stół jak co miesiąc. Nie dam. Czy ja dobrze słyszę? Powiedziałeś nie dam? Nie dam. Tak powiedział. No, to trzeba prawdopodobniej doprowadzić do tego, żeby natychmiast zmienił zdanie. On chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma na utrzymaniu rodzinę. No, on myśli, że rodzina może zdechnąć z głodu, a on sobie pójdzie do kina. On myśli, że rodzina nie je, nie pije i nie musi się ubierać. Nie dam. Niepotrzebnie się tak mądrzysz. A może on ma kochankę i drugą, prawda, rodzinę gdzieś na boku? Kiedy byłem w jego wieku, miałem na boku chyba ze 4 takie rodziny, oprócz normalnej, prawda?
i nikt o niczym nie wiedział. Cały ziołd dzieliłem co miesiąc na równe 6 części, 5 części dawałam tym rodzinom, prawda, a 6 zostawiłam dla siebie na czarną godzinę, no i na marki. Nie mam żadnej kochanki, niech ojciec tu mi nie sugeruje. Mam go przytrzymać za ręce? Nie, nie, no. A ja za nogi, tak? Dobrze, złapcie go, a ja przyjmę mu kieszenie. No proszę bardzo, Proszę, masz? No nie mam, trzymaj mocniej, bo strasznie jest. I drapie to. No i co, znalazłaś, mamusiu? Nie, bo on nie ma przy sobie ani grosza. Patrzyłam wszędzie, nawet pod szewką marynarki. Miał przy sobie tylko to. Co to jest? Nie mam pojęcia. No. Jakie to sztywne i błyszczące. Napisane jest na tym Grzegorz Poszeprzyński. Nasz adres i jakieś numery. No to jest baranie wizytówka, no. Kiedy składasz komuś wizytę, podajesz to przy drzwiach lokajowi, który kładzie to na tacę i podaje pani domu. Ona to bierze, czyta, mówi, aha, niech Jan powie temu panu, że nasze nie ma w domu. Wizytówka. Ale wy jesteście ciemni. To jest bankowa karta magnetyczna. Jak tylko będę potrzebował pieniędzy, to pójdę z tym do banku, wsadzę do takiej specjalnej dziury, nacisnę parę guzików i wtedy z innej dziury, też specjalnej, wylecą pieniądze. No, on bredzi, no. Dobrze by było, jakby... Tak było. Tak. Każdy by sobie poszedł do banku i wsadził do dziury takie coś. Nie macie racji. Nie. Sam widziałem, jak jeden facet na Świętokrzyskiej wsadził do dziury coś takiego i wyleciała kupa forsy, którą natychmiast zabrał mu inny facet i uciekł. No. Chciałem też tak zrobić. Wkładałem do tej dziury różne rzeczy, ale nic. No bo to nie takie proste. W tym miesiącu wprowadzono u nas w pracy właśnie takie karty magnetyczne. Wszystkie pensje przekazywane są w zasadzie do banku, na konta pracowników, którzy następnie mogą sobie tę forsę odbierać, kiedy dusza zapragnie. A, no to rozumiem. To weź tę kartę, Maurycy, idź na Świętokrzyską, a my go tu przytrzymamy. No. Tak. I weź tej forsy od razu dużo, żebyś dwa razy nie musiał obracać. Dobra, zaraz wracam. A kot znasz? Jaki kot? No, trzeba znać kod. Tak, trzeba, czyli szyfr. Ale to jest sprytnie wykombinowane, no. Cała mentalność Japończyków w tym jest. Nie znasz szyfru, nie masz nic. Znasz szyfr, masz wszystko. Tak. Ty oczywiście znasz. No oczywiście, że tak. Sam sobie go wybrałem. 4 bardzo łatwe do zapamiętania cyfry. Codziennie powtarzam je sobie przed zaśnięciem, żeby nie zapomnieć. Ale wam nie powiem, nie ma głupi. No to co my zrobimy z tym uparciuchem? No to trzeba będzie go wziąć na tortury i wszystko wyśpiewa na początek. Trzeba mu wyrywać język. No ale prawda? Wtedy nic nie powie. No, tak. Najwyżej napisze. Tak. No tam dobrze. No trzeba złapać myśl. Wsadzić ją do słoika i położyć mu go na piersi. No. Po jakim czasie myśl zgłodnieje i zacznie mu wyjadać włosy i potem skórę, prawda, mięśnie, aż dojdzie do kości. Ale przestańcie, już nie mogę, no. To powie nam tata, jaki jest ten kod? No powiem. To szło tak. No jak? Zaraz, no, sekundę, nie bądźcie w gorącej wodzie, kompań, muszę pomyśleć. Zapomniałeś, tak? Nie, pamiętam, tylko że inaczej. Pamiętam. Jest to inaczej. No, po prostu postanowiłem dla ułatwienia nie zapamiętywać tego wprost, tylko sposobem. Przede wszystkim zapamiętałem cyfry, których w tym kodzie w zasadzie na pewno nie ma. To znaczy 0, 2, 7, 8 i 9. No, to wiem na pewno. No, to jesteśmy blisko. No, tak. Zostały ci jedynka. Trójka, 4 i 5, no i 6. No dużo. Dużo, jeżeli kod składa się z 4 cyfr, to musisz odrzucić jeszcze jedno. Zaraz, dajcie pomyśleć, jak
Jak z siebie znam, odrzuciłem jedynkę. To ja nie lubię tej cyfry, bo jest w zasadzie za mała. Zaraz. No dobrze, zaraz. A to w takim razie powiedz nam teraz, w jakiej kolejności idą cztery pozostałe cyfry i po herbacie. Po herbacie, tak. A żebyście mnie zabili, tak wam nie powiem. No. Wiedziałem, że to się tak skończy. To jest w ogóle nie do zapamiętania i Japończycy na tym żerują. No. Przedtem dostawało się forsę do łapy i wkładało ją do kieszeni. A żeby ich pokręciło z tymi ich kartami magnetycznymi. Co to jest w ogóle za pomysł, no? Żeby wsadzać coś do dziury. A Grzegorzu, a ty nie zapisałeś gdzieś tego szyfru? Oczywiście, że zapisałem. No, ołówkiem kopiowym na dłoni, ale mnie podkusiło cholera, żeby umyć po pracy ręce i ani śladu. Cholera jasna. Jutro pójdę do banku z dowodem osobistym i mi powiedzą. No to... Czy chcesz przez to powiedzieć, że na dzisiaj z forsy nic? I na dzisiaj, i na jutro, i na pojutrze. No, jednym słowem, na zawsze. No, że on znowu bredzi. No sama bredzisz, ty. No od trzech miesięcy pracuje jak wół na bandę darmozjadów. To do nas. No macie chyba po dwie ręce i po dwie nogi, co? Jak wam nie wstyd brać pieniądze i leżeć do góry brzuchem? O, przepraszam, ja zawsze leżę brzuchem do dołu. A ja brzuchem na bok, tylko matka leży brzuchem do góry. No bo muszę mieć was na oku. No dzisiaj powiedziałem sobie koniec, o! Nie będę jak kretyn orał po japońskich ubikacjach tylko po to, żeby co miesiąc oddawać wam moją krwawicę. No, albo się bierzecie do roboty, albo w zasadzie gówno, no już. Zdychajcie z głodu. To jest dosyć mocno powiedziane. Oj, no nóg nie czuję. A ja czuję, strasznie mnie boją. A mnie z kolei bolą ręce. Och, a w dodatku jestem strasznie brudna. A ja w dodatku jestem zasadzony od spalin. Zwłaszcza tych bezołowiowych. Dużo jest tych nowych teraz takich wozów katalizatorami. Prawda, popracowaliście zaledwie jeden dzień, a już jęczycie. A ja codziennie tyram od 8 do 16 i jestem zadowolony. Tak, bo pracujesz w pomieszczeniu. W ubikacji. No tym bardziej. Panuje tam przecież sterylna czystość i pachnie tam środkami dezynfekcyjnymi. Nie to, co na ulicy. To trzeba było sobie znaleźć jakąś inną robotę. Próbowałem w biurze, ale przecież nie umiem pisać. Na maszynie? On w ogóle nie umie pisać. Aha, umiał, ale zapomniał, bo dawno nie pisał. Ja też próbowałam dostać jakąś intratną posadę w ministerstwie, ale tam wszystko obstawione, że mysz się nie przeciśnie. Tak, a ja poszedłem prosto do prezydenta. I oddałem się do jego dyspozycji, ale okazało się, że prezydent ma takich do dyspozycji bardzo wielu i sam nie wie, co ma z nimi robić. Postałem parę godzin przy bramie pałacu na misji Nikolskiego i poszedłem. Nie, to nie. Sam chciał. Jestem na niego obrażony i żeby mnie teraz wołami ciągnęli, nie pójdę! To co właściwie robiliście? Wszyscy to samo, tylko w różnych miejscach. Ja na Woli. Ja na Młociniach. Ja byłam na Grochowie. Dali nam takie pomarańczowe kombinezony i kazali przeprowadzać dzieci przez jezdnię. Praca jak praca, ale płatna świetnie. Zarabiamy o wiele więcej niż nauczyciele i dyrektor razem wzięci. I słusznie, niech by taki dyrektor, czy nie daj Boże, nauczyciel przeprowadza sobie bachori po pasach. Tak. Łatwo wsadzić nos w książkę i iść do kasy po wypłatę. A nie stać na ulicy w godzinach szczytu, zatrzymywać pędzące samochody z zepsutymi hamulcami i silnikami, żeby dać przejść dzieciarni. Trzeba myśleć. Tak, no bez przesady, a co tu jest do myślenia? No jak to co? No Grzegorzu, po pierwsze trzeba stale patrzeć, czy nie idzie jakiś gówniarz, prawda? Po drugie, czy jak już idzie jakiś gówniarz, to czy jednocześnie nie jedzie jakiś samochód? Po trzecie, ten samochód ma hamulce, no prawda? Tego się nigdy nie wie. W razie czego trzeba uskoczyć porę, a nawet czasem położyć się na jezdni. Ja na Woli od razu się położyłem i po krzyku. Korek się zrobił aż do miejscowości Mory. Także ten, który przeprowadza dzieci w Morach, po prostu mnie błogosławił. Do tej pory jeszcze tamtędy trudno jest przejechać. A ja zatrzymywałem wozy nogami. Tak, a w jaki sposób w zasadzie? Normalnie, kiedy zbliżał się pędzący samochód,
wyciągam prawą nogę i trzymam ją na wysokości przedniego zderzaka. No niektórym udawało się wyhamować, a niektórym nie. Jeden to zył przesunął mnie na przykład aż do następnego skrzyżowania i musiałem wracać na piechotę. A ja zatrzymywałam samochody ustami. To niebywałe, tego jeszcze nie było. A jak to robiłaś, Marylko? Ustami. Po prostu, kiedy szło jakieś dziecko, zaczynałam się tak wydzierać, że samochody nie tylko zatrzymywały się jak wryte, ale nawet cofały, a niektórzy kierowcy wysiadali, żeby udzielić mi pomocy. A płacą to w zasadzie od dziecka czy od auta? Ani tak, ani tak. Przeliczają to na godzinie. Bardzo. W każdym razie najprawdopodobniej to jest nerwowa i nieprzyjemna praca noca. Ja jestem cała roztrzęsiona. A można coś przynajmniej dorobić na boku? No można, oczywiście. Taka szkoła to przecież jest kopalnia złota. Każde dziecko dostaje przecież od rodziców kieszonkowe, także bachory mają całe kieszenie pieniędzy. Kiedy idą przez jezdnię, są tak wystraszone, że nie uważają i wtedy można im wsadzić rękę, prawda, pod fartuszek. A co, okradałby ojciec dzieci? Nie okradałby. Czyli ojciec okradał w zasadzie. Ja traktowałem to jako bezzwrotną pożyczkę. Nawiasem mówiąc, jest to bardzo wygodna forma pożyczki i to dla obu stron. Bo ten, od którego pożyczamy, bezzwrotnie nie martwi się o dług, a my, którzy od niego pożyczamy, nie martwimy się tym bardziej i wszyscy są zadowoleni. A w każdym razie jesteśmy do końca życia urządzeni. Bo praca jest państwowa i pewna i nie to, co tam w jakiejś japońskiej firmie, która dziś może być, a jutro szukaj wiatru w polu. A jak przyjdzie mróz i gołoleć? Mają dać nam sól i piasek. Buty z kolcami. O, i kurtki na sztucznym misiu. Za darmo? A coś ty myślał? To jest wliczone w te roboty. A żebyś wiedział, jacy wdzięczni są nam rodzice. Ja nie wiem dlaczego, ale zauważyłam, że wszyscy strasznie się martwią o swoje pociechy, bo dzisiaj dwa razy chcieli mnie przekupić, żebym lepiej przeprowadzała ich dzieci niż inne, prawda? Mówię wam, i komitet rodzicielski ma nawet utworzyć specjalny fundusz promocyjny. No, będą nas na rękach nosić. No i stołówkę mamy mieć za darmo, no żyć nie umiera. No, cholera by to jasna wzięła. To wy macie szczęście, że mnie to do łba nie przyszło i morduje się w tej zasadzie japońskiej latrynie. No jak to? Przecież ty sam kazałeś nam pójść do roboty. Ale nie do takiej. No, nie do takiej. Słuchajcie, macie to natychmiast rzucić w diabły. W tej sytuacji już wolę was sam utrzymywać. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszewszyński, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza. Najprawdopodobniej strasznie dawno nie obchodziliśmy świąt. Tak. Ostatni raz 20 lat temu zamiast karpia jedliśmy wtedy elektrycznego węgorza po żydowsku. To stare dzieje, wtedy byliśmy bardzo biedni. Nie było co do gęby włożyć. Tak, nie przyszedł Święty Mikołaj z prezentami. Ale w tym roku sobie odbijemy. Cała załoga naszego przedsiębiorstwa dostała premię, 13, a w styczniu mamy nawet w zasadzie dostać 14. No dobrze, a 15? No, na razie o tym cicho, ale słyszałem, że dyrekcja zamierza w przyszłym roku przeprać w naszej firmie całą masę brudnych japońskich pieniędzy, a wtedy na pewno coś nam kapnie, choćby za milczenie. A powiedz, Grzegorzu, teraz też piorą? Tak, i to bez mechacenia.
dosłownie wszędzie. Wstawili nam do toalety pralkę z suszarką i kazali mi przymknąć oko. Tak, a ja myślałem, że ta wasza firma produkuje pamiątki. No, oficjalnie tak, ale nieoficjalnie to nic nie produkuje. Polega to na tym, że ostatnie pamiątki wieże Eiffla z Laki wyprodukowaliśmy 2 lata temu i posłaliśmy je do Olsztyna. W Olsztynie nikogo te wieże nie interesowały, a o to nam chodziło. Następnie odkupiliśmy te wszystkie wieże i wyeksportowaliśmy je do Mińska. Oj, i tam też na pewno nikt ich nie kupi. Namylisz się, Marylu. Już je kupiliśmy i to z dużą stratą. To chyba niedobrze. Na głupi jest, na głupi jesteś. Dzięki temu w naszym bilansie powstała luka, którą wypełniliśmy, piorąc brudne pieniądze z Luksemburga. No i tak w kółko. Gorzej, że te wieże po 2 latach są już przeważnie połamane i krzywe. No to może powinni się sprzedawać jako krzywe wieże z Pizji. Nie. Już dawno to robimy w Ołomuńcu. Nie macie pojęcia, jak pięknie wyglądają wyprane pieniądze. No, a ty je widziałeś? No, oczywiście. Są czyściutkie, wykrochmalone, sztywne. Pakujemy je w paczki po 1 000 000 dolarów, ważymy i wysyłamy jako węgiel do Panamy. W Panamie w zasadzie, gdzie też mamy swoich ludzi, kupujemy za nie narkotyki i przerzucamy je do Świnoujścia jako mąkę. Stamtąd już w zasadzie bezpośrednio ta mąka trafia do piekarni, gdzie robi się z niej pieczywo tostowe. O, paś, to ja teraz rozumiem, dlaczego wczoraj po toście miałem halucynację. A, to przez pomyłkę. Normalnie takie pieczywo trafia do stołówek szkolnych i przedszkoli. Dzieciaki trzeba za młodu wciągać w narkomanię, żeby potem, jak dorosną, kradły rodzicom pieniądze i kupowały u naszych dealerów cały towar. No to wiesz, że to jest świetnie, świetnie wymyślone, Grzesiu. Tak. Tylko zazdrościć, no. A nie boicie się, że w końcu was nakryją? A niby kto? No, policja, tak. Urząd Skarbowy, Straż Miejska. No, ale policja strajkuje, Urząd Skarbowy sprawdza pity i nie ma czasu na głupstwa. A Straż Miejska, no oni nie mają w zasadzie żadnych uprawnień. Zresztą my mamy takie powiązania z mafią. Z każdą. No tyle tych powiązań, że nikt nie jest w stanie się w tym połapać w zasadzie. Nawet my, a co dopiero jakaś tam policja. Kiedy już popełnia się przestępstwo, trzeba to robić na dużą skalę, bo inaczej rzeczywiście można się przyczepić. Tak, wydaje mi się, że to, o czym ty nam tu opowiadasz, to jest największą aferą w tym kraju. No, nie tylko w tym. Nie chcę się chwalić, ale to jest moim skromnym zdaniem największa afera na świecie i to od czasów wynalezienia pieniądza przez Fenicjan. Jestem naprawdę dumny, że mam w niej swój skromny udział, to znaczy premię, 13 i 14. Tak, no tak, a gdyby tak donieść o tym wszystkim prezydentowi, no ciekawe, czy by się zmartwił, czy ucieszył? No, on by w to nie uwierzył. Zresztą my się z tym w ogóle nie kryjemy, wręcz przeciwnie. Trąbimy o tym na prawo i na lewo i to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa. To znaczy, że możemy o tym rozpowiadać? No tak, nawet powinniście. Im więcej się będzie o tym mówiło, tym lepiej. Zresztą w razie czego możemy zawsze opublikować białą księgę, a wtedy mogą nam wszyscy, no, naskoczyć. No, w
każdym razie, słuchajcie, urządzimy sobie póki co porządne święta. Choinką, i to nie z jedną. Jak to będziemy mieli dwie choinki? Nie, cztery. Jest nas czworo i każdy z nas będzie miał w tym roku swoje drzewko, pod którym każdy urządzi sobie własną wigilię. Stać nas na to. Tak. Ja stawiam. Dobrze, to ja postawię swoją choinkę na parapecie. W ten sposób będę miał jednocześnie i stół i będę mógł z łatwością wypatrzyć na niebie pierwszą gwiazdkę. Wtedy machnę ręką i to będzie dla was sygnał, że możecie już zasiąść do swoich wigilii. Ja zrobię inaczej. Położę swoją choinkę na łóżku, a sam położę się obok niej. A ja natomiast powieszę swoją choinkę na żyrandolu czubkiem w dół. Dlaczego? No bo kiedy stawia się choinkę normalnie, to zawsze prędzej czy później opadają z niej igły. A tak będę mogła trzymać najprawdopodobniej aż do wiosny. Ty coś kombinujesz, Maryjo. Przecież to jest bardzo proste. Przecież igły nie będą opadały do góry choinki, tylko w dół. No i wszystko na świecie opada przecież w dół. A jak ja powieszę do góry nogami, to przechytrze prawo natury, na co już mam od dawna ochotę. Tak, a ja sobie kupię choinkę liściastą i to płaczącą. Czyli w zasadzie wierzbę. W zasadzie tak, siądę sobie pod nią na parapecie, zapalę lampki i wszyscy sąsiedzi będą myśleli, że to Chopin przyszedł do posiepszyńskich na święta. No, a co ty zaplanowałeś, Grzegorzu? No ja oczywiście będę miał choinkę japońską. Nigdy nie wiadomo, może przecież wpaść do nas ktoś z dyrekcji po kolędzie. A jakie są te japońskie choinki? No, malutkie. Im mniejsza, tym lepsza. Mojej w ogóle w zasadzie nie będzie widać gołym okiem, tylko przez lupę. Przecież my nie mamy tej lupy. No to się kupię od ruskich na stadionie. To żadna sztuka. Siądę sobie z tą lupą na podłodze i zaśpiewam kolędę. Ja też zaśpiewam kolędę, tylko inną. Ale jak to każdy będzie śpiewał inną kolędę? Ja nie będę w ogóle śpiewał, tylko pójdę spać z moją choinką, przytulę się do niej, okryję ją kołdrą, powiem jej dobranoc. A ja nie zacznę przed północą, bo chcę poważnie porozmawiać z naszym psem Muzynem. Cały rok się do mnie nie odzywał, musimy sobie to wreszcie wyjaśnić. A Muzyn do nikogo z nas się nie odzywa. Może on już zdechły. No, sam chyba zdechłeś, synu. Tato, od 3 lat nie słyszałem, żeby szczeknął. Ale kiedyś warczał. Ale w 94 też przestał. A kto opróżnia codziennie miskę z żyłami wołowymi, która stoi tam w przedpokoju? No kto? No ja. No i właśnie dlatego w zasadzie Murzyn się do ojca nie odzywa. No dobra, zaproszę go do siebie na wigilię, poczęstuję go pierogami z chrzanem. A u mnie będzie ogórkowa z uszkami i karp po niemiecku. Jakie po niemiecku? Normalnie, w hełmie i grana z granatem, no i oczywiście w mundurze. A ja do ciebie nie przyjdę, bo musiałbym mu salutować, a to mnie poniża. Jeżeli komuś udzielajesz honory, to od razu stoisz na straconej pozycji. W niezapomnianym roku 1904 zrezygnowaliśmy w ogóle z oddawania honorów i od razu zrobiło się, prawda, przyjemniej, choć przecież warunki do tego były bardzo trudne. Zamiast salutowania poklepywaliśmy się na powitanie, prawda, starszego rangu po plecach, a młodszego po tej, po głowie. Kapral Jedziniak na przykład spotkał kiedyś generała i tak się z nim serdecznie przywitał, że odbił mu nerę, na co ten generał tak się wzruszył, że nabił Jedziniakowi potężnego guza na czole. I ten nowy regulamin tak się spodobał żołnierzom, że w krótkim czasie szpitale polowe były przepełnione, trzask, praski po wszystkim. Święta są w zasadzie okazją do wyjaśnienia sobie wszystkich niepokojów.
nieporozumień rodzinnych i ogólnego pojednania. A jak to twoim zdaniem ma wyglądać? Powinniśmy się najpierw porządnie pokłócić, nawymyślać sobie od najgorszych, pobić się oczywiście, podrapać, okaleczyć, a potem, kiedy już nikt z nas nie będzie mógł się ruszyć, to... będziemy się przepraszać i sobie w zasadzie wybaczać. Tak, tak, to jest piękny zwyczaj. Bardzo. Już po prostu nie mogę się doczekać. A czy nie moglibyśmy już dzisiaj zrobić małej próby, co? No, proszę bardzo, ale uprzedzam, że to ma być tylko próba, czyli tak na niby. Aha. Proszę bardzo, no zaczynajcie. Sam chciałeś, ty parszywcu. Ty uważaj, cholero, co mówisz i do kogo mówisz. Niech ta też nie podnosi tej brudnej łapy na tę kretynkę. No brawo, brawo, synu, brawo. W jednym zdaniu udało ci się obrazić i mnie, i matkę. Ten gówniarz ma talent. Tylko nie gówniarz, ja mam 40 lat. Kiepa przy mnie, to jesteś gówniarzem. W ogóle wszyscy przy mnie jesteście gówniarzami. No bardzo dobrze, myślę, że powinniśmy przejść do rękoczynów. Walimy je Marylkowy wałkiem od ciasta w głowę. Wtedy ja rzucę w ciebie radiem. Tak, a ja kopnę Mauryciego w tą, w tyłek. Już od dawna mam na to ochotę, nie. Ale nie było okazji. Ojciec woli, żebym ojca udusił czy uszczypnął. No, ja bym wolał, żeby Maurycy wykręcił mi ręce do tyłu i wsadził w usta knebę. A ja myślę, że powinniśmy wszyscy rzucić się na siebie jednocześnie. No tak, żeby to była prawdziwa świąteczna bójka, a nie jakieś tam indywidualne przepychanki. W końcu jesteśmy rodziną i jak już, to już. Tak, i to prawda. Rodziny potrafią się czasem pozabijać. A. Co w sercu, co na wątrobie, to w żołądku, co w żołądku, to na oczy. Ale nie, ojciec się tak nie podnieca. To jest w zasadzie tylko próba. No, teraz wy powinniśmy się pogodzić. No nie, to ja nie mogę, bo... Nie mogę. Jak pomyślę sobie, Grzegorzu, że miałabym cię teraz ucałować, to mi się robi po prostu niedobrze. Tak, tak. Ja też nie mam zamiaru nikogo przepraszać. Wszystkich was, prawda, nienawidzę i to coraz bardziej. A mnie ze złości zrobiło się przed oczami czerwono. To dziwne, ale chyba w zasadzie z wściekłości toczę z pyska pijanem. I co tu robić? Powinniśmy się przeprosić i pogodzić, a nie dajemy rady. A dlatego, że my to robiliśmy w złej kolejności. No, podczas Wigilii powinniśmy się zacząć od wzajemnych przeprosin, wybaczeń, a dopiero potem rzucić się na siebie z pazurami. O wiele łatwiej jest przecież wybaczyć to, co jeszcze nie nastąpiło. No, tak. Czyli tak, zaczniemy od pojednania... A skończymy na mordobiciu. Tak. No, to tak ustalamy. A prezenty? Ja chciałbym dostać jakiś prezent. A nie wystarczy ci, że dostaniesz po mordzie? No. To jednak nie to samo. Tak. Nie, dziecko ma rację. A co byś chciał, synku, od świętego Mikołaja? Nie wiem, może jakąś lalkę albo misia. Stary chłop, to lalkami chce się bawić. Nie stary, tylko niedorozwinięty. Wszystko jedno, niedorozwinięty mówisz, tak? No, wiem, co zrobię. Kupię ci, synu, na bazarze maturę. No ty chyba żartujesz. To by była pierwsza matura w rodzinie przecież. Piękny prezent, piękny. Pocałuj ojca w rękę, Maurycy. Ale stać mnie na to. A w przyszłym roku kupię mu dyplom inżyniera albo lekarza. To jak już to ginekologa, tatusiu. Nie wiem, czy będzie mnie na to stać. Te są w zasadzie najdroższe. Ale pediatrę masz w kieszeni. Kto to jest pediatra? Oj, to jest, synku, doktor, który leczy dzieci. Dziewczynki też? A. No pewnie, bez różnicy. No, jak tak, to ja tatusiowi też kupię prezent. No, ale co? No, kupię ojcu, tatusiu, gaz łzawiący. No to jest świetna rzecz, będziesz mógł się płaszczyć przed dyrekcją ze łzami w oczach. A ja co dostanę? No, moglibyście się opamiętać, jacy wy jesteście paserni. Uważam, że matura Maurycego powinna was też uszczęśliwić. Chłopak pnie się w górę, a wy razem z nim. Tak, to racja. Najważniejsza w życiu jest pamięć. Cieszę się, że Grzegorz pamięta, żeby nie kupić nam żadnych prezentów.